Oto kolejna część Let's Playa The Legend of Zelda Twilight Princess HD. No, tu się pochwalę, kupiłem sobie Pro Controller, więc dzisiaj będziemy grać z użyciem Pro Controllera. Czy on taki Pro, to nie wiem. Kontroler na pewno bezprzewodowy, bardzo fajny, lekki. Jesteśmy w Lakebed Temple. Tutaj jak widać, pływanie jest znacznie ulepszone. W stosunku do Ocarina of Time. Ale też zagadki, które tutaj na nas czekają. Czy też po prostu tego pływania się będzie od nas wymagać. No już jesteśmy we właściwej świątyni. Jak to nagrywam, to mam jeszcze lekki katar. Mam nadzieję, że tu nie będzie przeszkadzać bardzo. Te nieprzyjemne gruty to są odpowiedniki Czuczu z Wind Wakera. Można zbierać to brzydkie coś, to nie jest kupa jakaś rzadka, tylko to są z pozostałych połowy u nich. Tutaj bez litości. I tak, w trakcie tego rozprawia powiedziałem już duży głupot. Jedna z nich jest taka, że wodnych bomb nie można podłączać do strzału, co jest bzdurą. Witam, witam. Jeszcze jest jeden pieszcz. Dobra, nie ma czasu. Świątynia jest długa, żmudna. Tych dziadów ani nie trzeba pokonywać, ani nic jest. Niestety Pro Controller nie ma sterowania żyroskopowego. No tutaj Midna troszkę w rolę Fi czy też Fi weszła. Ale wybaczymy jej to, bo Midna jest fajna. Tu w tym pomieszczeniu są Tektites i te tutaj szczury w pancerzach. Jak już będziemy mieli przedmiot z tej świątyni, to ich pokonanie stanie się banalnie proste. Aha, jak ktoś nie zauważył, to jest świątynia na bazie wody z pewnymi, powiedzmy, mrugnięciami okiem w stronę Water Temple z wiadomo jakiej gry. Jednak są pewne różnice istotne, które zaraz wskażę, jak dojdziemy do głównego pomieszczenia gry. Jak widać, tutaj żelazne iron butki będą potrzebne, strzały, no i przedmiot, który znajdziemy. A tu wchodzimy do głównego pomieszczenia, znaczy zaraz tam wejdziemy. To nie jest jeszcze główne pomieszczenie labiryntu. Yeah.
Żegnam. To warto wykorzystywać w sumie te techniki. Nie jest to w żaden sposób konieczne, ale fajne. I to jest główne pomieszczenie labiryntu. Proszę bardzo. Jak ktoś nie lubi Water Temple, to tu już ma traumę. Tu ma teraz zespół stresu pourazowego. A nie, niepotrzebnie, bo według mnie ta świątynia, mimo strasznego wyglądu, nie jest aż tak trudna. Tylko no trzeba jednak, ale nie jest też jakaś bardzo łatwa, jak myślałem, kiedy testowo przychodziłem. Tu zobaczmy sobie na mapę. I tak, w Water Temple zmienialiśmy poziom wody. I po zmianie poziomu wody stan, czy też możliwości, to co mogliśmy zrobić w niektórych pomieszczeniach, również się zmieniało, dlatego trzeba było pamiętać i wracać. Tutaj tak nie ma. Na początek pójdziemy na prawo, tam uruchomimy, generalnie włączymy przełącznik, woda spłynie do tego pomieszczenia głównego, podniesie troszkę poziom wody, potem udamy się na lewo, również tam włączymy przycisk i woda spłynie do tego pomieszczenia i do bossa. Oczywiście to będzie dużo bardziej czasochłonne, ale taka jest teoria. Kamera troszkę robi pod siebie. Nie do wszystkich, powiedzmy, pomieszczeń mamy dostęp. O, na przykład tutaj dopiero po uruchomieniu wody, przepływu wody, będziemy mogli przejść dalej. Troszkę będę kluczył, troszkę będę się gubił, niestety. Ale no niestety tak będzie. Sprawdzimy, co jest na dole. Na dole są martwe ryby. I tak, w tym słupie, który tutaj jest w centrum tego pomieszczenia, jest przejście do bossa. Właśnie, od razu opowiem o bossie. Boss jest do dupy. Jest to straszne rozczarowanie według mnie, bo z tego labiryntu. Wygląda potężnie, monumentalnie, jest olbrzymi, jest gigantyczny. Stanowi pewne nawiązanie do Morfy z Water Temple. Że Morfa już w Water Temple nie była specjalnie wymagającym, ani dynamicznym, interesującym przeciwnikiem. Troszkę się pogubię. I tutaj ta walka no, będzie banalnie prosta, chyba że strasznie coś uwalę. Tu już byliśmy. Tutaj się troszkę pogubiłem w tej chwili. No szukam. Aż Link też się troszkę pogubił. Aha, błąd, dobra, niepotrzebnie już pamiętam. Niepotrzebnie zszedłem na dół tutaj, trzeba było zostać na górze. Na górze są pomieszczenia, no ale przynajmniej mamy jakiś pogląd, jak wygląda to pomieszczenie główne. I zasada jest taka, jeżeli chcemy się dostać do pomieszczenia na dole, musimy zmienić kierunek wody na górze. O, tu też nie. Co tam możliwe? No tak.
Już wiem wszystko, o co chodzi. Teraz już powinno pójść to w miarę. A tam widzimy, to są drzwi do bossa. Tu niestety przeciwnicy się respią. I tu jest uku. Jak zawsze w labiryncie. No, bardzo sympatyczne, mimo szkaranego wyglądu. I wchodzimy do albo i nie. Możemy przejść w ogóle? Nie możemy. To już byliśmy. Pomieszczenie B2 to jest cała gigantyczna hala, gdzie będziemy z bossem walczyć. Oprócz tego, co pamiętam, jest chyba w centralnym pomieszczeniu. Gdzieś na dole. Na pewno tutaj jest na tym słupie skrzynka z kluczem, to pamiętam. Niestety chyba trzeba najpierw podwyższyć poziom wody, żeby się tam dostać. No też nie dobrze, no. Gdzie przegapiłem jedną rzecz jakąś? Aha.
No to dobra. Teraz już jesteśmy na właściwej drodze. Oczywiście możemy podnosić, można nawet rzucić w dziada. Dobrze, teraz już powinno pójść sprawnie, tu już. Widać po wyżłobieniach, tutaj będziemy musieli poziom wody podwyższyć. Jak ktoś nie jest jakimś bardzo nieuważnym człowiekiem, on też powinien wiedzieć, jaki item zdobędziemy w tym labiryncie. No tak, tu jest dużo tektites. I tak, do tego pomieszczenia tam nie trzeba iść nawet. Trzeba dość spory backtracking zrobić. Ale tam jest kawałek serdyka. Jesteśmy w stanie doskoczyć nie bardzo. No i tu jest klucz na górę. Chyba jest na wszystko. Trochę głupio wyszło z tym początkiem, ale już powinniśmy być na właściwym torze. Na razie do pozostałych pomieszczeń nie mamy dostępu. To jest mapa. I tak, no tak jak mówiłem, to pomieszczenie to tu będziemy walczyć z bossem. Generalnie teoria jest taka, że mu się tu zignoruje tego planta. Teoria jest taka, tak jak mówiłem na początku, poziom wody tutaj podwyższymy. Jak widać, no jest kiepsko na razie. Ciekawostka. Prawdopodobnie te wodne bomby to są prawdziwe ryby żywe. Tylko no tak jakoś przystosowane. Może nie protestują. Generalnie w tej świątyni spotkamy taką żywą rybę, bombę. Mi się przypomniało to skakanie po tych walcach w Skyward Sword.
od razu można się rozpalić z nim. O, tu tego dziada nie ruszamy na razie. Zresztą i tak nie wziąłem klucza po drodze. Mając klucz, możemy wejść do tego pomieszczenia niejako kończącego prawą sekcję labiryntu. Tego dziada ignorujemy. Nie? Dostać tam na samą górę i tam odpalimy pierwszy poziom zmian, podwyższenie poziomu wody. Jest to zmiana permanentna, tu sobie wchodzimy, jest to zmiana permanentna i niezbędna, żeby dalej zabrnąć w tym labiryncie. Naskakuje jest najszybszą metodą, po prostu giną od jednego ciosu, a tak trzeba je 3-4 razy dźgnąć, by odpadły. Do tej skrzynki się nie możemy teraz dostać. A więc albo pieczątka, albo kawałek serducha. Trzeba wrócić dopiero po zdobyciu przedmiotu z tego labiryntu. I tu jest skrócona. Po zdobyciu przedmiotu z tego labiryntu, jak ktoś chce to zdobyć, to musi się wrócić. Tutaj jest alternatywny sposób wspiąć się ponownie na górę i otworzyć skrzynkę. Jak ktoś jeszcze nie wie, jaki to jest przedmiot, to nie mówię. Ale to jest ten sam, co w Water Temple. Tylko inaczej się nazywa. A ma te same funkcje. No jest niemalże te same funkcje. Tutaj ten przedmiot jest troszkę ulepszony. Według mnie. I potem zdobywamy świetny upgrade do niego. Jesteśmy tam, gdzie te gluty spadają. I tutaj uruchomiliśmy to koło, co też jest wyraźną wskazówką, że kolejne pomieszczenia, które tam cofają się z danych korytarzy, że są już dla nas dostępne.
zamknięto. Ale nie przejmujmy się tym zbytnio. Oho, tam się napuchł trochę ten czuczu. Muszę by było spaść do tamtego pomieszczenia, zaoszczędzić sobie kawałek drogi. Co może się stać? Że... A chyba i tak nie możemy się dostać bez przedmiotu tam. Ja się przekonam. No, po wyjściu do głównego pomieszczenia, aż prawie na pewno będziemy mogli tam ze skrzynki wziąć klucz. Tutaj pokażę to pomieszczenie. Tutaj będziemy toczyć walkę z midbossem. Bardzo prostą zresztą. Ale w tej chwili nie mamy dostępu do tego midbossa. Proszę bardzo, jest zasłonięte przez... Żeby dostać się do tego midbossa, musimy przejść górą. I spaść na dół. Po pokonaniu midbossa dostaniemy dopiero przedmiot. Ale i tak musieliśmy tam pójść, żeby wziąć klucz. Tak pod wodą Link ma maskę i się roztęczy. Sytuacja robi się elektryzująca, haha, ale... I tutaj na razie tyle sekretów. Thank you.
tego przeciwnika to już znamy z tych tempów. Może wyglądał mniej groźnie, ale tak samo atakował. Mówiłem od góry, a i od dołu. Tu jest walka z Midbossem. Midboss jest jedną z najszkaradniejszych rzeczy w tej grze. A gdzie jest? Na górze. Aś ty brzydki jest. Przy tych wszystkich kijanek boss skoczy do góry. Trzeba uważać na cień. Lepiej niż ja w tej chwili. Ten finishing blow już od razu wykorzystać na nim, ale nie zawsze to chodzi. Wersji na GameCube. Wersji HD to nie zmieniono po. Klauszot, nie hookshot, a klauszot. Od szponu, rozumiecie? Przedmiot niezwykle użyteczny, jeden z najważniejszych itemków w większości, chyba prawie wszystkich trójwymiarowych Zeld. Tu jest, a przycisk się zepsuł. Klauszot ma dwie zalety, przewagi. Czy można się opuszczać w ten sposób? Druga zaleta jest taka, że jak przyczepimy się do ściany, to Link jak gdyby zawisa na tej ścianie. Co będzie miało znaczenie, może nie teraz, ale później na pewno. Od razu lepiej. Co mieliśmy tu załatwić, to załatwiliśmy.
Do tego pomieszczenia tam nie możemy się klauszotować. Dlatego potrzebne jest przywrócenie poziomu wody z lewej części labiryntu. Trzeba by się było tu wrócić. Co w sumie troszkę szkoda czasu. To tego kolesia zignorujemy. A co zrobimy, to przywrócimy, nie przywrócimy, tylko zbierzemy klucz. Piesiątka, nie klucz. Bulwers. A te ryby można. Można wyciągać z wody bulwersotem. I siekać najlepiej, jak się ma iron butki, samemu jeszcze pod wodą. Ale generalnie tak, potrzebujemy tutaj, potrzebujemy przejść tutaj i tu przesunąć schody, co już teraz możemy zrobić. Dobrze, skieruję również strumień wody tu do dolnego pomieszczenia. I zacznę wracać to koło, dzięki czemu możemy przejść. To jest pomieszczenie czekania. Razem w tej części labiryntu nasze zadanie jest podobne, czyli musimy przywrócić, odblokować tamę, która wstrzymuje strumień wody.
Tego dziada już można pokonać. Pamiętacie, w Majora's Mask był podobny koleżka, taka żaba czy obrzydliwa czy coś, też się krył w bańce wody. Trzeba było go wyciągnąć hookshotem i zadać, pokonać silnymi argumentami. Błędna droga, tak czy tak, a nie, dobra. Po prostu wyciągamy go i wykonujemy fatality. Jeszcze dla dodatkowego poniżenia go stuknąłem tarczą. Niestety będą czekać nas takie troszkę dziwne przeszkody. I tak, jak ktoś pamięta, nie wiem czy wspominałem, taka gra Ocarina of Time. Tam po przejściu trzech pierwszych labiryntów zaczęło się dziać tak na połowie. Tak samo jest Twilight Princess. Po przejściu tego labiryntu będzie sęka, według mnie dość mocna, dramatyczna. Która no nada ton, nada nam nowy cel.
jest kompas, z tego co pamiętam. Rychło czas. I tylko brakuje klucza do wiosa, świetnie. Tutaj w wnętrzu poszczoną na pewno podniesiemy na dół. Włączy to lokowanie. I to również uruchomiło koło miejskie. Czy tam jakieś tam generalnie koło poruszające jakiś mechanizm. No, skrzyneczek jest tu dużo, ale no, większość z nich nie zawiera rzeczy, które są nam pomocne, przydatne. Gdy limituje tę elektryczność, to by nas linka poraziły prądem. Uwielbiam taki design poziomu, gdzie właśnie otwieramy, przechodzimy całą jakąś sekcję, ale na końcu otwieramy przejście. Także to taki skrót, dzięki którym to wszystko, co zrobiliśmy, ma taki sens, takie jest fajne wszystko. Dark Souls tak bardzo dobrze sobie z tym radziło. No.
troszkę fejle. Lepiej będzie. Czekaj, to jest pokój czekania, bo tu musimy zejść na dół. Jak widać, tu są pomieszczenia, w jednym z tych pomieszczeń jest klucz do bossa. Warto potrenować wyczucie czasu, bo trzeba się tutaj kluczotować. Mogę się od razu tutaj opuścić, ale wolałem bezpiecznie zabrać. Dlatego warto wybić większość nietoperzy, nie ignorować ich. Tutaj troszkę się opuszczam, żeby nie prowokować nietoperza. One zazwyczaj nie trafiają, kiedy wisimy na kluczocie, ale po co ryzykować? I to pomieszczenie tutaj z kafelkami niczym w saunie. Nie pamiętam, czy to coś znaczyło, czy to tylko element wystroju, nie pamiętam tego. Dobra, nie ma rady, trzeba pływać. Jak słyszymy, mnóstwo wrogów, więc to czeka już na nas gotowości. Won. To jest właśnie ta ryba. Więc jeżeli jakiś piroman nas wytasił wszystkie bomby, to tutaj może sobie uzupełnić.
tutaj nie pamiętam, gdzie jesteśmy, szczerze mówiąc. W każdym razie chyba nie jesteśmy w drodze do klucza. Albo i jesteśmy. Nie ustawiłem sobie klaszota z powrotem. Można się od razu puścić, ale tak jest efektowniej. I generalnie w tym labiryncie to, co my mieliśmy załatwić, jest załatwione. Możemy jeszcze już wrócić do głównego pomieszczenia i iść ubić bossa, to jest tyle. Cała straszna świątynia Lakewood Temple załatwiona. Lubię tę świątynię, niestety troszkę sfailowałem na początku z tym szukaniem na przejścia, ale już jest ok, już jest wszystko w porządku. Jeszcze tylko trzeba się wrócić. Zobaczyć animację spływającej wody. No właśnie. I tu jest przejście do bossa. Już znamy. Bilet kupiony. Ale jeszcze zaraz to zrobię. Jedną rzecz tutaj chciałem pokazać, czy coś zdobyć. Bardzo łatwo do zdobycia kawałek serduka, wstyd było mi nie wziąć. No tak docieramy do bossa, który niestety jest synonimem problemów z bossami w Twilight Princess. Czyli Morphine. Początek walki może się coś stać niedobrego, to przyznaję. Natomiast w drugiej fazie walki to nie pamiętam, żeby się boss chyba sobie tylko pływa naokoło. Nie pamiętam, czy można odnieść jakieś obrażenia. To może mi się uda odnieść obrażenia w drugiej fazie walki z Morphinem, ale nie obiecuję. No, podobieństwo do Morphy z Water Temple
zasada walki jest taka sama. To oko będzie podróżowało po długości tych nacek i trzeba trzymać się z daleka i próbować wyławiać to oko close shot. Dziady przeciwko nam. Gdzie jest oko? Tam się krąży. Staliśmy na mierzeniu. Świetny design, tutaj monumentalne, epickie jakieś obietnice są zmarnowane z powodu znikomej trudności tej walki. W tej chwili jedyne co robię, to trzymam tutaj w lewo, pada i klepię w A, żeby nim szybko pływał. I to już jest tyle. Teraz klepię w B. Ostatnia część Fused Shadow dla Midny już jest. Midna, przepraszam. No i teraz z tym Fused Shadow trzeba coś zrobić z pomocą tego artefaktu przeciwko Zantowi, który uzurpatorowi. Thank you.
No, Midna i Zan, choć należą do tego samego plemienia, plemienia półmroku, półcienia, no, Midna bardzo nie lubi Zanta. Midna przeprasza za problemy, no. Shall we do it, Jaranajka? I tak, teraz nastąpi scenka, która troszkę zmieni nam sytuację. Podczas tej scenki będę się starał mówić jak najmniej, albo nawet i w ogóle, tak więc profilaktycznie już teraz zapraszam na następny odcinek Let's Playa. Bardzo ważna rzecz, którą Zand mówi, magia, którą on włada, to nie jest magia plemienia płcienia, tylko magia dana mu od jego Boga. Thank you.
Thank you.